Cześć, siemanko, witajcie z tej strony, Kapisz, dzisiaj ze mną Czecholak. Miastka nie ma, nie wiadomo kiedy będzie, ważne, że odcinek macie dzisiaj. Jak wszystko dobrze będzie, no to jutro właśnie będzie u Miastka w środę u Czecholaka, także zapraszam się do Czecholaka na kanał. I w dzisiejszym odcinku będę sobie powiększał nowe pole, czyli 21, które było zakupione u Czecholaka na odcinku. Z tej strony, jak widzicie, sobie tutaj konturki takie zrobiłem, tyle będzie to pole powiększone. Z drugiej strony przy jeziorku troszeczkę też będzie, zaraz wam pokażę. Pojedziemy jeszcze tam, zobaczymy ile minut nam wyjdzie, jak to sobie ogarniemy. Widzicie wartość 201 tysięcy tego landu, niestety no tutaj połowę tego jeziorku ma ten land w sobie. Ale nic się nie zrobi. Tutaj jak widzicie już jest właśnie taka ikonka krów, także coś wam pokażę, jak my sobie to zrobimy. No, krówki. Mamy ich na razie 15, jak widzicie sobie tutaj. 15 trawy brakuje, dlatego Czecholak właśnie będzie sobie kosił naszą łąkę, która jest dalej na 12. I prawdopodobnie będzie tutaj na 21 później, jak zbierzemy sobie ten słonecznik. Albo na 9. Albo. No to będziemy musieli pomyśleć we trójkę i co się wybierze, no to tam po prostu będzie. Mogę w sumie dać głosić troszeczkę. Jestem zalogowany? Aha, nie jestem zalogowany na admina, to się zaloguję. Dam głosić sobie dźwięki, wzrost roślin mogę sobie wyłączyć. Głośność pojazdu. Aha, wyciszyłem to niego. Jeszcze mogę w sumie dać. Dobra, i będzie coś takiego. Przed odcinkiem właśnie miastka sobie postawiliśmy te krowy, to wszystko dookoła. Sami zobaczycie jak to wygląda, moim zdaniem już dosyć fajnie, tam Czecholak jeszcze posadził takie kwiatki przy ogrodzeniu, także sami zobaczycie. Tak, i teraz pytanie do was, teraz pytanie do widzów. Czy chcielibyście, żeby u mnie na przykład, albo u Kapiego na odcinku, za 2 albo 3 odcinki postawić świnie? Ła. Bo tak ten krowy i kury, no to tak na razie nie ma co robić. Moim zdaniem. Czas to właśnie możesz dać. Wstaliśmy rano, 8:28, że także lecimy od razu tutaj. Ja w pole, Czecholak na łąkę i łogin, bo no trochę jest tu roboty, nie powiem. Trochę trzeba się pobawić, żeby przygotować znowu. I pod zasiew i tak dalej, bo no trudzie to jest. Na przykład tu jak widzicie słonecznik dopiero rośnie, ale na 10:11 jest soja do koszenia. 12 właśnie już trawa urosła, bo sobie przyspieszałem czas, bo deszcz padał, a nie chciałem deszczu robić. Ja już swoje powiedziałem na temat soi. No, i trawa sobie właśnie urosła. Także prawdopodobnie, no zobaczymy co jeszcze, co miasto będzie chciało u siebie na odcinku zrobić. O, chciał, żebyśmy my sobie kosili soję, to możliwe, że on będzie sobie kosił soję i niech kosi. Co tutaj jeszcze? No troszeczkę właśnie to pole się powiększy. Oj kurde, ty, też nie wiem o czym gadać w sumie. No, dokończę tamten temat właśnie, że przed odcinkiem miastka postawiliśmy to pastwisko i tak dalej, to w sumie pastwisko, no za duże to nie jest, ale ogólnie te krówki kupiliśmy u miastka na odcinku, tam właśnie było karmienie, także sobie troszeczkę pokarmił. Mamy właśnie siano trochę jeszcze luzem w tym strychu, mamy siano w belkach, bo chcieliśmy sobie generalnie postawić taki mieszalnik duży za chyba 130 tysięcy, czy jakoś tak, taki mieszalnik właśnie, że tam dajecie kiszonkę, słomę, belki albo kostki. Znaczy, ja to testowałem na kostkach, nie wiem czy to działa na belkach, powinno działać. Słomy i siana i właśnie to wam robi TMR, taka maszyna, podjeżdżacie tam, czy tam z paszowozem, chociaż raczej wtedy nie musicie już w sumie mieć paszowozu. Chociaż tam na przykład, żeby dawać im słomę, no to może. No, ale na przykład z przyczepą i po prostu im dajecie ten TMR. Także no dosyć fajna sprawa, ale właśnie my jak na razie mamy słomy dosyć sporo w tym strychu, luzem. Także musimy najpierw tamto
tamto wybrać z tego strychu, żeby później właśnie robić te belki. A za jakiś czas możliwe, że właśnie będziemy robić kostki jeszcze, ale to na spokojnie. No mówię, no tak myśleliśmy, że ta seria będzie do końca roku. Chociaż teraz tak może zrobicie wielkie oczy, tak jak ja właśnie sobie zrobiłem. Chociaż tego nie widzicie, ale cicho. Kto powiedział, że do końca roku tak właściwie? Miasto, ja z miastem. A ty i zwierz, aha. No. No bo w sumie, kurde, no niby trochę jest tych odcinków dosyć sporo, ale no jednak to jest duża mapa i trochę roboty jest i kilka zwierząt chcemy mieć i tak dalej. Zależy jak to będzie, nie? Może się okazać nawet, że będziemy mieli do wakacji. Nie, nie, to na pewno nie, o, nie, nie. Nie, nie, nie. To sobie chyba już sam nagrywa, bo każdego chyba już to się znudzi. No i generalnie no teraz niby jest początek października i tak dalej. Seria ma tyle tam właśnie 23 odcinki. A kurde, już miesiąc trwa. Ale to też u Czecholaka i było odcinka i tak dalej, także to, że to rozdział bywa, tam około 2-3 odcinków brakuje. Ale tak to właśnie wygląda i no do końca roku, no ile to jeszcze, no z listopad. Cały październik, cały listopad, grudzień. Także no, niby jeszcze długo będziemy mieć tą serię, ale fajnie, bo już będziemy wtedy rozwinięci i tak dalej, i tak dalej. A potem się coś innego jeszcze pewnie ogarnia i zda. Możliwe, zobaczymy jak to będzie. Tak, chwila zastanowienia. Tak, tutaj jak widzicie za dużo nie będzie powiększania, bo tu są te głupie jakieś skały, kamienie, drzewa przy tym jeziorku. Że zbyt dużo tu nie powiększymy, z tamtej strony o wiele więcej jest powiększone. Ale tutaj zawsze, chodź zawsze chodź. Troszeczkę, że jakaś tona z tego będzie. Tam jeszcze będę musiał wam coś pokazać, bo za daleko trochę przyjechałem sobie. Także tam będziemy musieli sobie trawkę zasiać, to najwyżej jeszcze tu podjadę na szybko siewnikiem. I to sobie tam właśnie zasieję tą trawkę. Tak, co tu jeszcze możesz napowiedzieć, panie Czecholaku? Mamy 400 kur już. Szybko poszło z tym. 400 kur mamy, także teraz jajka będą dosyć szybko się produkowały. A teraz drugi kurnik? No trzeba pogadać, no... Cholera wie. Żeby nie było, ja się śmieję, nie? Są nie takie głupie, ale no nie wiem, nie wiem. No, za dużo tej trawy nie wyjdzie z tej łąki co mamy, ale zawsze coś. No, zawsze coś to będzie można dać. Znaczy na razie jest TMR w tym w paszowozie. Także będzie trzeba to gdzieś tam dać, albo nie wiem, albo się poczeka, po prostu się da tym krowom ten TMR i wtedy tą trawę się wrzuci. Oj, nie, mów coś w Czecholach. Nie wiem. No, no to fajnie, dobrze, nie ma sprawy. Ogólnie Kapi, jak teraz tam sobie powiększy to pole, to przyjedzie tutaj. Prawdopodobnie to już jaki jest ten tam postęp tego skoszone. Dobra, to weź zacznij tam grabić. To ja najpierw będę prasował. To sobie trzasnę jakąś miniaturę jeszcze. Tak. Dobra, coś takiego. Teraz troszkę trzeba się pobawić z tym tabem, trochę go przydusić. Dobra, mamy. Pyk. Dobra, coś takiego. Także ja już mam w sumie tutaj powiększone. Elegancja Francja. Kilka ton, zawsze będzie więcej tego. Co tutaj będziemy siać? No to nie wiem, właśnie albo łąka będzie, albo zwykłe pole. To jeszcze decyzja zapadnie dosyć niedługo. Miało być nowe pole, jest na razie jedno, czy będzie więcej w najbliższym czasie, no to musicie. Znaczy, moim zdaniem powinniśmy sobie kupić teraz większy kombajn, tak, to bo też, no. Ten klasę, albo jakiś drugi, nie? Jakiś taki też klas, taki sam. Nie wiem, trzeba pomyśleć. Tak jest, trzeba. Trzeba jak najbardziej, panie Czecholaku. Dobra, ja zjeżdżam sobie tak to wtedy i teraz i na wieki wieków.
Dobra, mogę to złożyć. Dobra, złożmy sobie ten pług. Oczywiście trzeba umyć sprzęty i wam pokażę, jak to wygląda, bo jeszcze mamy nową wiatę, jak widzicie, na maszynki. Oraz tam będziemy... Ja nie myję maszyn, nie wiem dlaczego. Ja to myję, bo kurde, musi być czysto. Się przyjeżdża z akcji, no to nie będą czyste te maszynki. A bo tutaj widzicie, ta nawiatka, mamy coraz więcej maszyn, praktycznie co odcinek jest jakiś nowy nabytek, czy po prostu zakup czegoś. I ja myślę, że sobie też coś zakupię. Ale w sumie jeszcze nie mam pomysłu, ale... Bo wczoraj jak w nocy siedziałem, to miałem pomysł. Ale teraz to jakoś tak mi to wypadło z głowy. No widzicie, no dosyć, kurczę, felek, małe stawiata. Dlatego też mamy właśnie większe, zaraz wam wszystko pokażę. Mam pewną modyfikację jeszcze. Jak chcesz, możesz kupić drugi kombajn. O kurde, ja to bym zrobił teraz. Chcesz? Nie, drugi nie, nie ma sensu. Cyk, dobra. To będzie trzeba umalować ten teren, bo ten lipę odwali trochę. Czemu ty stoisz w ogóle tu na środku, lol? Dobra, tak to wygląda właśnie. No powiem wam, że jakiś tam klimat jest, bo muszę gigować. O Jezu Święty. No dzięki, taki licha się kicha. Także tak to wygląda właśnie tutaj. Tutaj możemy kupować sobie krowy. Jest tutaj triggerek. Jeden wjazd, jak i tutaj drugi. Powiem ci, że wjeżdżałem sobie tędy TMR-em, paszowozem i się mieścił. Co to? Jezu. Nie wiem co to. Mieści się tutaj na spokojnie, ale sobie będzie to na razie tutaj zamknięte. Widzicie, te drzewka sporo tutaj dają dookoła, bo jakiś tam cień zawsze dają, nie jest tak pusto. Znaczy Halek pięknie już tutaj wjeżdża w łąkę. Widzicie, krówki wszędzie tutaj sobie chodzą, także trzeba na nie uważać. I powiem wam, że krótko mamy te krowy, a tutaj już mamy prawie 4000 litrów mleka. Mamy gnojówki 7200, mamy obornika 5500. O, już wiem, co miałem kupować, tylko pytanie, czy jeszcze cena jest, bo tam fajna była. Rozrzutnik. Nie, rozrzutnik. Jest, jest. Za 1500 jest właśnie mleko, także ja sobie pojadę z tym i właśnie miałem kupić sobie tą taką alabeczkę. Znaczy alabeczkę, bet. Czekaj, powiedz mi najpierw, że proszę nie hakować, no nie, proszę nie. Normalno, najwyżej się tam wymieni czy coś. Dobra, ty czekalach masz to ruszę. Właśnie, powiem ci, że chyba z tego, tak, myślę, że z tego coś. LFM. Tylko... Tą pierwszą czy drugą? Wiesz co, chyba kupię tą drugą, bo na razie niby tego mleka jest mało, ale później jak nie będzie przez jakiś czas ceny, no to będzie więcej tego, także tą drugą można spokojnie tutaj dać. Bo wody nie musimy tutaj sobie przyjrzeć, bo mamy właśnie te różne modyfikacje, tu mamy te kraniki. O, widzicie właśnie, no tutaj nieźle się dzieje. Tak to wygląda, dosyć mała ta zagroda. Tak, tutaj właśnie żarełko dajemy, jest ten trigger, tutaj woda, no. Żeby było z tyłu do tego gnojówki, bo to jest też do gnojówki. No, normalnie. To jest ta pierwsza konfiguracja. Tam co jest uniwersum. Czekaj, konfiguracja. Slury, coś tam? Splayer? Dobra. No i tutaj... Dobra, nie ma sprawy. No to co, kupujemy. Dobra. Właśnie, jeżeli chodzi o kontrakty, no to jak widzicie są tylko takie. Także już te nanowozy sobie wszystkie zrobiliśmy. No i ponad 100 tysięcy nam wyszło. No i bardzo i... dobrze, bo to było męczące. Tak. Jak widzicie, no teraz praktycznie u każdego na polach już jest ta ostatnia faza wzrostu, także będzie dosyć dużo. Będzie dosyć dużo właśnie kontraktów na żniwa. Także będzie co robić. A u mnie na odcinku chyba nie było mówione, a dodaliśmy sobie nową modyfikację. Sobie dodaliśmy. No ja dodałem. No u ciebie było tak, ale właśnie jeszcze u mnie tutaj powiem, że dodaliśmy nową modyfikację. Generalnie w jednym czasie można robić kilka kontraktów, bo tam na ModHubie jest coś takiego, tam jakieś cztery charaktery, coś tam, ale to zbyt tutaj nie chciało trybić na dedyka, nie mogłem tego wgrać, a tam to właśnie sobie wgrałem. Modpacka macie oczywiście w opisie, także jak chcecie sobie jakieś mody pobrać, no to zapraszam do opisu. Także o, tutaj widzicie, orka jest już zrobiona na 9.
I tutaj tak myślimy właśnie czoholakiem, żeby tutaj owiec dać, ale gdzieś trzeba pszenicę albo jęczmień również dać, żeby właśnie było dla kur, bo no oni dużo tutaj właśnie jedzą. No to 21. No może być, no chociaż tam kurde ta łąka, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Choć na razie to jeszcze ta łąka nie jest aż tak super potrzebna, bo siana mamy dużo. Siana mamy spory zapas, tylko trawa, no ale tutaj troszeczkę wyjdzie tego i będzie git. Także mamy nowy zakup. Właśnie o tym myślałem, to było jedno z tego, właśnie patrzyłem sobie na cenę mleka wtedy. Poczekaj, mamy już prawie 16 minut. To wiesz co, ja sobie tu już zaraz właśnie skończę, jak dojadę. Chyba tam, albo dobra, jeszcze tam zacznę sobie chwilę prasować najwyżej. Żeby tam jakieś 20 minut było. I co ty na to, żeby następnym albo za dwa odcinki rozlać gnojowicę na łąkę. No, będzie git, bo już sporo się uzbiera. No już sporo się uzbiera tego. Także kurde, no powiem wam, że tutaj troszeczkę i gadamy i robimy i widzicie szybko to zleciało 16 minut, nie wiadomo kiedy. Także ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy. Ale spoko, bo i powiększyłem sobie pole, no i tutaj już mamy tą beczkę na mleko, także albo właśnie u miastka, albo u czecholaka będzie wywóz. Bo jeszcze jeden odcinek się pewnie zrobi w tym dniu jakby w grze i później się przyspieszy, także najlepiej, żeby u miastka, jeżeli będzie odcinek u miastka, to najlepiej, żeby on wywiózł, a jak nie, no to po prostu czecholaka. Dobra, gdzie bym to postawił? Postawimy pod nową biatą, bo to ona jest. Jest też fajna taka modyfikacja na takie wiaty, gdzie tam dajesz, masz trigger, dajesz tam właśnie, bo to są wiaty na słomę, bele kostki, na siano bele kostki. Jest taki trigger właśnie koło tego, tam dajesz sobie, wyładowujesz te bele albo kostki. To jest mam od HB. Oj, nie wiem, nie powiem ci, bo nie wiem. To nowe takie? Nie wiem, bym musiał zobaczyć, bo to u Gitiego właśnie było, to sobie zobaczyłem. Ja tam kiedyś mu właśnie na live ogarniałem właśnie tam to wszystko, tak już wiem o co w tym chodzi. I jest drugi trigger właśnie, gdzie wybierasz sobie ile bel albo tam kostek ma ci to z tej wiaty jakby, ile chcesz tego, no to tam, Boże Święty, mogę się wysławić, ja pierdzie. Masakra. Kapi, nie denerwuj się. Wybierasz sobie ile tam belek potrzebujesz, no i to wiata, że tak powiem, automatycznie ci wyrzuca, że tak powiem, no w tym polu jest. Dobra, ta łąka się tak mała zrobiła, że masakra, ale... Dlatego myślałem tak, żeby na polu numer 14 lub 13 kupić niedługo je i tam zaszedł. 13 lub 14, ło, będzie wielka wtedy, no zobaczymy. Dobra, to będzie jedna belka siana, bo już tam było. Wiesz, wtedy... A reszta już będzie trawy. Wtedy jedna tego, no. Jedna na siano, druga na trawę. No na przykład, no dobra. Na razie mamy zapasione spory, więc aż tak super łąka nie jest nam potrzebna. Jakaś duża. Ale to na pewno w kolejnym odcinku, gdzie ja coś tam dalej pokupuję. Albo na dwa wtedy to podzielić, nie? No. A no ją, dobra. Także tak to wygląda, właśnie widzicie, jest tu sobie możliwe, że no pewnie skończymy sobie po prostu to poza nagraniem i tyle. No już 19 jest, także jeszcze do 20 dociągnę i wio, i się to ogarnie poza właśnie nagrajem, a to chwila, moment będzie, nie, trochę będzie tych belek, także spoko, no już trzymamy, także spoko, luz, pewnie trzeba gdzieś tu ustawić, pewnie pod tą wiatką, a tam właśnie jest też tam przegroda właśnie na tabelę, także będzie to tam sobie trzeba poustawiać. A możliwe, że za jakiś czas sobie po prostu właśnie ogarniemy te wiaty z tej modyfikacji. To co ja mówię? Co? Nie wiem czemu, ale w niej mi się tak fajnie układa te belki. Aha, no. No, no. Spoko. Ale kurde, tu taki klimacik fajny świat. Te drzewa ile dają. Głupie drzewa ile tu dają z tego. Taki cień, tak fajnie jest. Jest taka fajna ta ładowarka na ModHubie, może ci potem dobra pokażę. I ona no taka w miarę duża jest, nie? Ale dobra, spoko. Się zobaczy. Patrz.
Ja ostatnio widziałem u mnie na targu ładowarkę, co ty masz, czy tam miałeś na starości. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, taka zielona. O, Merla, Lego? no. A wczoraj, chłopie, w ogóle oglądałeś dzisiejszy odcinek u Adasia? No. O, i widziałeś ten zestaw prawa osiewny, nie? No, No. chłopie, u mnie wczoraj identyczny taki zestaw był, może nie za blokiem, ale obok w sumie, tutaj na polach. Bo jechałem akurat na No. mecz, tata mnie tam zawoził. I chłopie, jak to zobaczyłem, mówię, o, panie, coś pięknego. No i też właśnie Amazonka siewnik, na, super, super. Nic, tylko Tak jest. patrzeć. Ale akurat ci zjeżdżał z pola, gościu. Nie, Gościuba. gościu. Gościu. Dobra, już mi tu pika, pipi. Kapi, gościu, gościuba. Gościu. Fa. Dobra. Jest już 27 minut. Ja pierdolę, masakra. Także w tym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się, na razie. Cześć, łapkujcie, słuchajcie, komentujcie, wpadajcie do Na razie. Czeholaka. Elo, elo, elo! Na razie.